Dlaczego warto wspierać dobrą muzykę? No, co mam na myśli, jeśli chodzi o dobrą muzykę? Dobra muzyka to jest wtedy, kiedy kompozycja jest oryginalna, dobrze zaaranżowana, dobrze nagrana i taka muzyka uważam, że zawsze się wybroni. I wiadomo, że dużą rolę w tym wszystkim odgrywać muszą media, którą taką muzykę będą prezentować wszędzie, gdzie się da. Czym jest muzyka dla mnie? Muzyka dla mnie to jest wszystkim. Dlaczego? Podam przykład. Realizując swój projekt dawno temu, jeśli chodzi o płytę CD, produkowałem to rok czasu. No i doszło do tego, że ponieważ w późniejszym okresie robiłem inne rzeczy, nie słuchałem tego materiału w okresie jakiejś, ja wiem, jakieś 20 lat. I tak sobie miałem taką okazję, że wrzuciłem CD, oczywiście to nagrane dawno temu, i sobie posłuchałem i wyciągnąłem wniosek taki, że w produkcji zawsze jest tak, że są utwory, które są moim zdaniem bardziej pociągające i mniej pociągające. Co mam na myśli? Jak każdy artysta, no wiadomo, który jest na topie, który nie jest na topie, ma wzloty i upadki. To znaczy, że psychika artysty nie zawsze jest równomierna. I chodzi o to, że jak taki materiał muzyczny się wrzuci, to człowiek zawsze doszuka się jakiejś tam jakiejś części, która powoduje to w człowieku, że człowiek w danym dniu ma samopoczucie niesamowite, zupełnie jakby żył w innym świecie. I uważam, że dźwięk bardzo duży wpływ ma na samopoczucie człowieka. Oczywiście nie tylko na kompozytora, na ludzi z zewnątrz też, słuchaczy i fanów. To jest bardzo ważne, bo jeśli tego by nie było, to na pewno na świecie by było więcej przemocy i tak dalej. I uważam, że to jest bardzo ważny czynnik we współżyciu w środowiskach artystycznych i we współżyciu z ludźmi, którzy odbierają tą muzykę. Dziękuję.